Witamy na kanale Mae Drzewo Poznania Dobrego i Złego. Treści na tym kanale tworzymy w oparciu o swoje doświadczenia w praktykowaniu rozwoju duchowego, podążając ścieżkami, po których prowadzeni jesteśmy przez siły wyższe, powszechnie zwane górą czy wszechświatem. Przez całą naszą dotychczasową drogę podchodziliśmy do siebie i swojego rozwoju całościowo, intensywnie pracując ze swoimi blokadami, pokonując próby sytuacji życiowych na każdej płaszczyźnie. Poznanie naszej wspólnej drogi zostało nam pokazane poprzez znaki i przekazy z góry o kontynuacji misji, w połączeniu naszych energii do realizacji idei miłości Adama i Ewy. Te ponowne nasze wcielenia mają odrodzić prawdę o człowieku, o jego mocy oraz wolności, na wzór idei Atlantydy, jako kopii boskiej koncepcji życia na Ziemi, według pierwotnych zapisów. Wyprowadzeni przez górę z labiryntu ludzkich blokad, zostaliśmy połączeni naszymi ścieżkami na wspólną drogę rozwoju jako jedność. Czym ta jedność się manifestuje? We wzajemnym odczuwaniu siebie na poziomie biologicznym poprzez połączenie energetyczne i duchowe, w tym reakcje słyszenia energii, odczuwania wibracji czy fizycznego odczuwania tego samego co druga strona poprzez wzmocnienie intuicji i jasnowidzenia odnośnie wspólnej dalszej drogi. Na początku naszego energetycznego połączenia oraz w jego wyniku pojawił się w przestrzeni energetycznej kryształ. Ten purpurowy kryształ był wizualizacją formującej się, wzrastającej i wzmacniającej miłości między nami. Charakterystyczna bryła energii była dla nas wartościową lekcją, niezwykle mądrze stworzoną w celu zadbania o wzrost naszej mocy, zasilania i kontrolowania jej, aby potrafić zachować umiar i równowagę we wszelkich działaniach. I tak podczas pierwszych, intensywnych i wymagających czynnościach energetycznych pojawiło się pęknięcie na krysztale jako wskazówka, iż siła energetyczna powinna być proporcjonalna do poziomu użytej mocy. Wraz ze wzrostem naszych wewnętrznych, duchowych zmian, gruntowania kolejnych doświadczeń poprzez przepracowywanie poziomów wzrostu, stanów ograniczeń umysłu, psychiki, poszerzania świadomości w sytuacjach inicjowanych przez siły wyższe, czyli podczas tzw. testów i ich analizy, wszystko to miało odzwierciedlenie w ekspansji również kryształu, jego adekwatnym wzroście, wprost proporcjonalnym do zwiększania i wzmacniania się naszych energii. Prowadzenie góry w codzienności polegało na tym, że oprócz bezpośrednich przekazów w formie krótkich wizyt przewodników duchowych, mistrzów i innych istot astralnych, które przynosiły nam wiedzę, zarówno tę indywidualną tylko dla nas, jak i ogólną, która może posłużyć wielu, pojawiały się również znaki sytuacyjne, wydarzenia, sceny, które należało samemu zauważyć, przeanalizować i zrozumieć. Wówczas, dzięki poszerzonej świadomości, stary schemat funkcjonowania czy też blokada na danym poziomie rozpuszczała się, a nowa energia mogła zasilić nasze ciała energetyczne i ugruntować się w ciele fizycznym,
co czasami skutkowało ogromnym, bezzasadnym zmęczeniem czy uwolnieniem jakichś dolegliwości z ciała. I tak pnęliśmy się po spirali rozwoju, przechodząc coraz to inne testy z kolejnych wyższych poziomów. Nauka i uważność na znaki to podstawy funkcjonowania w codzienności, ponieważ nic w naszym życiu nie jest przypadkowe. Nawet jeśli takie na pierwszy rzut oka może się wydawać. A nasz wewnętrzny dialog z wszechświatem trwa 24 godziny na dobę, czasami i bez naszej świadomości. Dlatego dobrze jest ćwiczyć w sobie uważność, najpierw na siebie, a następnie na świat zewnętrzny, który czasami mniej, czasami bardziej dobitnie pokazuje nam kierunek naszej wewnętrznej wędrówki. Wideoblogi na ten temat znajdziecie na kanale. Podczas pierwszych wspólnych medytacji zostało nam pokazane drzewo życia, w obliczu którego odzyskaliśmy pierwotne kody Adama i Ewy. Poznaliśmy prawdę o naszym pochodzeniu oraz misji i odpowiedzialności za to, co wspólnie tworzymy. Kolejnym istotnym etapem były podróże. Już nie tylko w wyższe wymiary astralne, ale również w realnym świecie, w tak zwane energetyczne miejsca mocy. Śladami linii geomantycznych, czyli linii łączących punkty siatki Ziemi, w miejscach historycznych oraz ważnych lokalizacjach kultu starożytnych ludności, opactw, klasztorów czy kamiennych kręgów w Anglii i Szkocji. Relacje z naszych wypraw znajdziecie w wideoblogach zebranych w playliście zatytułowanej Energetyczne miejsca mocy. W trakcie jednej z takich wypraw na wzgórze Shangtan-Burering, o czym akurat nie wspomnieliśmy w wymienionych wideoblogach, ten położony na szczycie pierścień drzew wyjątkowo trudno było nam znaleźć, dlatego też wspinając się, przyszło mi na myśl zdanie, że diabeł nakrył je ogonem, zanim poznaliśmy historię i legendy związane z tym miejscem, a okazały się one związane zarówno z diabłem, jak i druidem. To tutaj właśnie czekał na nas najwyższy druid, który poprosił o odwrócenie działania negatywnej, złej energii, która otaczała to miejsce. Ognisty krąg otaczający wzgórze skutecznie ograniczał przepływ przez ten punkt energii Ziemi do celów wzmacniania sił natury. W połączeniu z najwyższym druidem zrobiliśmy działanie, oczyszczając fosę z wodą w miejscu zdarzenia. Jednym z ważnych miejsc energetycznych odwiedzonych przez nas była wyspa Moi, gdzie usytuowany jest monolit Metatrona, na którego spływa oślepiająca biało-złota energia. W tym miejscu przekazano nam, że daleko zeszliśmy, ale w dalszej drodze będzie jeszcze trudniej. Wspomnieć tu trzeba, że Metatron Świetlisty objawił się nam dużo wcześniej, gdy nasza moc była bliska Jego. Sama Jego obecność była dla nas wyjątkowym etapem, gdyż zaliczaliśmy wówczas czwarty chrzest wewnętrzny, czyli obietnicę daną Bogu i jej realizację z czystym sercem. Osobisty, w ciszy etap wzrastania poparty czynami. W okresie naszych przemian, przekazów, medytacji, praktyk, podróży tworzyliśmy wideoblogi z tych lekcji, które na tamten czas mogliśmy przedstawić Wam w takiej formie, ponieważ wiele z tych nauk dotyczyło poznania, odkrywania, analizowania i zrozumienia po uprzednim zaliczeniu wszystkiego oczywiście w praktyce.
Odwiedzili nas także w tym czasie mistrzowie tacy jak Jezus, który akurat mi towarzyszył od początku przebudzenia, a Jofiemu wykonał działanie na sercu. Todd, czytając fragmenty z Księgi Mądrości, Elohim z Groty Lodowej przedstawiający nam lekcję o materializacji, Bóg Ra z energią Słońca oraz naukami o przepływie energii i zasilania się nią, bogini Kali, strażniczka bram czasu i przestrzeni w tańcu wolności i oczywiście wizyta Buddy po zrozumieniu transkrypcji Samadhi i Zeus ze złotymi artefaktami obfitości. Jakkolwiek, większość przybywała bez zapowiedzi i zaskoczenia. Taki praojciec pojawił się z lekcją kreacji w czasie jazdy autem. Musieliśmy zatrzymać się po odbiór przekazu o białych kulach. Po około 12 miesiącach wspólnej drogi wzrastania przyszedł główny przekaz o Avin, energetycznym mieście duchowych przemian, o 12 bramach, które otwiera 12 pereł prowadzących do 12 dzielnic z 12 fontannami. Przeznaczeniem miasta jest rozbudowa świadomości człowieka obudzonego, który już umie otwierać kanał duchowy i utrzymywać się w wysokich wibracjach. Prowadzącymi archaniołami i strażnikami tego miasta są Michał i Gabriel. To miasto jest esencją człowieczeństwa. Będąc już w mocach każdego z wymienionych mistrzów, możecie zauważyć również strażnika mocy, który dba o bezpieczeństwo i równowagę użycia energii w działaniu według praw boskich. Podobne zadania ma strażnik Atlantydy, który strzeże tajemnic i dostępu do pradawnej wiedzy. Przedstawiamy Wam naszą ścieżkę, ponieważ prawdopodobieństwo wzrostu Waszej mocy i jej gruntowanie może odbywać się w kolejności przedstawionej właśnie przez nas. A najważniejsza informacja to taka, że nie ma drogi na skróty. Dostaliśmy lekcję w komnacie przemian ze źródła Atlantydy i na ogół przewodnicy duchowi przychodzili do nas i przychodzić mogą również do Was w odpowiednim momencie dla każdego, w odpowiednim czasie i miejscu, według gotowości na przekazy wiedzy. Moc przemian wspiera także Feniks na etapie wyższym niż jest to ogólnie przyjęte przez osoby budzące się. Przeszłość i przyszłość była nam pokazana przy użyciu odkrytej techniki i wiemy, ile energii potrzeba na te bezpieczne wejścia, które są pod nadzorem strażnika przeznaczenia. Kluczem etapu wyższego połączenia z siłami natury było otrzymanie znaków ochronnych, to jest gestów lub inaczej ściśle określonych ruchów potrzebnych dla zabezpieczenia naszego pola w głębokich medytacjach połączonych z działaniem. Dla przykładu, sięgając po zakrytą wiedzę z Księgi Życia, otwierającym rozdziały jest Metatron Świetlisty, ale niewielu może uzyskać dostęp do niej ze względu na niebezpieczeństwa poznania i mierzenia się w konsekwencji z wyższymi siłami ciemności na poziomie życia. Kolejne wymiary kwalifikują dostęp i prawo wsparcia 12 Arlonów, gigantów chroniących równowagę przepływu energii planetarnej. Energia Trójcy Boskiej natomiast wyróżnia się molekularnym, krystalicznym przepływem. Wówczas mamy do czynienia z testami utrzymywania się w równowadze przy jednoczesnym dopuszczeniu ciemnej energii na czas trwania tej próby. A cała ta przemiana prowadziła nas do powrotu w
stan biologicznego życia, doświadczania człowieczeństwa w ciszy umysłu, czyli funkcjonowania bez myśli. Wszystkie energie zmieniają się w trakcie kwantowych zapisów duszy i DNA. Ewoluują od karmazynowej, kryształowej, złotej, białej, po czarną, jako obraz łona, objawieniem Matki Boskiej jako promienia stwórczego z biało-niebieską energią, ducha całości i Ojca w obrazie transparentnej energii. Dzielimy się z Wami przebytą drogą duchową w praktyce, nie odkrywając jednak wszystkiego, bowiem nie chcemy odbierać Wam doświadczenia, pozyskiwania i odkrywania siebie w przestrzeniach w połączeniu z przewodnikami duchowymi, którzy najlepiej wiedzą, kiedy jest odpowiedni czas na jakie lekcje. Nasz kanał duchowy jest oparty na boskich energiach, połączony ze źródłem. Dlatego też możecie bezpiecznie wchodzić w medytację i korzystać z przekazów dla własnego poznania i utrzymywania się w tych pasmach i ich odczuwania. Kolejność naszych wideoblogów, nauk, lekcji jest chronologiczna. Możecie jednak do nich podchodzić asertywnie, w wolności własnego zrozumienia w czasie. Ale porządek chronologiczny ich upublicznienia na kanale MAE nie jest przypadkowy. Mając na uwadze Wasz prawdziwy wzrost, podpowiadamy, aby wszystkie zaległe wideoblogi tematyczne od pokochania siebie i innych, wybaczenia sobie i innym, współodczuwania i współtworzenia, opieki, troski i odpowiedzialności do pojednania się z całością, aby ten trzon energetyczny i duchowy był ugruntowany w tych wymiarach. Szczególnie dotyczy to nowych subskrybentów, aby nie pogubili się w przekazach i nieudanych wejściach w medytację. Aktywność i zaangażowanie jest miarą wibracji, którą odczujecie albo będziecie odczuwać na stałe, jako podciśnienie. Może to się objawiać poprzez ziewanie, drżenie ciała i dźwięki typu piszczenie w uszach. Playlisty z polecanymi filmami innych twórców są dostępne również na kanale jako uzupełnienie i wskazówki, które warto przerobić. Dajemy Wam święty graal wiedzy osiąganych poziomów mistrzów wcielonych od powstania cywilizacji, czasów sumeryjskich, Atlantydy, od początku wierzeń, legend i ewolucji człowieka na świecie. Ich praktyka i energie są zapisane w przestrzeni, po które mogą sięgnąć otwarte serca, jako klucz do wszelkich zmian. A techniki poszukiwania innych dróg do Boga są formą wyrachowania, manipulacji lub niewiedzy. Avin, energetyczne miasto duchowych przemian, które zostało nam przekazane, aby wspierać procesy zmian, jest aktywne i gotowe do pobierania ukrytej wiedzy dla każdego, aczkolwiek będzie ona inna w wyniku różnego poziomu zrozumienia. Zazwyczaj nasze przekazy były nagrywane na żywo w trakcie objawień, będąc w kanale duchowym, ale dla wygody słuchania i ułatwienia zrozumienia nagramy ich opis wraz z medytacjami. Dla jednych będzie to sensacja, dla innych trudne teorie niezgłębionej wiedzy, wynikające z niewłaściwej postawy, intencji, z uwagi na swoje zamknięte serce, nieprzepracowaną przeszłość, dla których obudzenie jest trudne lub niemożliwe. Dotychczas widzimy, jaki procent aktywnych polubień jest czynnym udziałem we współtworzeniu
obrazu świadomego wzrostu duchowego, będąc w akceptacji lub bierności. Aczkolwiek to wasz wolny wybór, wasza wolna wola może uwalniać z łańcuchów, które sobie sami nakładacie. Uważność nawet na drobne sygnały, które wskazują możliwe słabości człowieka, wykorzystywane przez system, jak na przykład algorytmy, do zwiększania zasięgu, jak i ograniczania, zarówno na tym kanale, jak i innych w social mediach. Należy zadać sobie pytanie, czy dzięki czyjemuś polubieniu, dzięki czyjemuś zaangażowaniu dany algorytm zaproponował tobie ten kanał i czy nie warto odwzajemnić się tym samym. Jest to też czynna forma inicjatywy, przeciwstawiania się ograniczeniom własnym i systemowym. Na naszej ścieżce jest wiele takich drobnostek, ułomności, na które nie chcemy zwracać uwagi lub po prostu nie zauważamy. Tym samym nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest nasza wnikliwość i aktywność, ponieważ jest ona częścią przemiany i zapisów duszy. Wiadome jest, że ludzie chcą żyć łatwo i przyjemnie, najlepiej bez pracy nad sobą. Stąd mogą brać się dolegliwości, choroby, problemy, od których chce się uciec, bez wglądu w przyczynę energetyczną, która za nimi leży. Jeśli w codzienności życia nie ma uwagi na podobne ostrzeżenia i znaki, to znaczy, że praca nad sobą nie jest rzetelna i skuteczna, w wyniku czego pojawia się zaskoczenie kumulacją trudności w życiu. Uczciwość jako ścieżka prawdy o sobie jest weryfikatorem stanu równowagi, do którego dąży dusza przy każdym wcieleniu, aby osiągnąć pierwotne kody. Dajemy wam dostęp do naszej energii, ale to od was zależy nie tylko, co z nią zrobicie, ale również, czy zechcecie tworzyć wspólnie przestrzeń wzrostu świadomości i mocy nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Na kanale znajdziecie filmy pogrupowane w playlisty w sposób tematyczny. Przeprowadzimy was teraz przez nie, aby łatwiej było wam się odnaleźć. Wszystko, co robimy, wykonujemy sami, aby nie wprowadzać innych energii w naszą przestrzeń. Poza tym obrazy, które przygotowujemy, wykonywane są z intencją uruchomienia waszej własnej kreatywności, a medytacje prowadzone są tak, aby pozostawiać wam swobodę wolności w rozmowie z waszą duszą. W playliście zatytułowanej Shorts znajdziecie krótkie, przyjemne dla oka i ucha filmy zawierające najważniejsze definicje i hasła, które odkryliśmy podczas naszego rozwoju, a jednocześnie na tyle uniwersalne, aby służyły wielu. Playlista Geneza Istnienia zawiera film z ogólnie znanymi teoriami na temat ksiąg Uranti oraz Enocha wraz z 4 częściami Księgi Enocha w naszym tłumaczeniu. Playlista Bajkowe Przekazy to zbiór 4 krótkich bajek różnych autorów, których celem jest pokazanie, jak cudowny jest świat bajek i jak wiele przekazów niosą w swoich obrazach. Energetyczne miejsca mocy to nasze relacje z podróży po Anglii i Szkocji, pokazujące magiczne miejsca, które przepełnione energią mogą być miejscem, w którym zasilicie swoje ciało energetyczne, uzdrowicie ciało fizyczne lub blokady energetyczne, uzdrowicie przeszłe wcielenia lub wzmocnicie dary obecnych wcieleń. Medytacje na żywo są wyjątkowe,
ponieważ na żywo otwieramy kanał duchowy, dzięki czemu łatwiej możecie osiągnąć nie tylko wyższe poziomy energetyczne i duchowe, ale również poczuć w miarę Waszych możliwości oczywiście i otwartej świadomości połączenie ze swoją duszą oraz przewodnikami duchowymi poprzez symbole i Wasz indywidualny język. Playlista Ego a Świadomość zawiera filmy z kanału Awaken the World Film z serii Samadhi. To bardzo istotna pozycja na liście każdego, kto pragnie odkrywać siebie w procesie rozwoju oraz poszerzania świadomości poprzez odkrywanie najgłębszych prawd swojego istnienia. Rozwój duchowy to wszystkie przez nas tworzone wideoblogi, które przesłuchane przez Was po kolei, zgodnie z naszym tworzeniem, pokażą Wam kolejne etapy rozwoju, które należy następnie zaliczyć w życiu codziennym, czyli zdać kolejne testy, aby wzmacniać poziomy wzrastania. Pomocne w tym mogą się okazać medytacje z playlisty Medytacje Duchowe, które są narzędziem pozwalającym nam pracować ze swoją podświadomością, uwalniając własne blokady we współpracy z istotami niebiańskimi. Dlaczego tak istotne jest zaliczanie w odpowiedniej kolejności etapów rozwoju, bez pomijania tych, które wywołują u nas największą trudność i ból? Ponieważ doprowadzić to może do iluzji, do duchowego bypassu, czyli uciekania w duchowość, iluzyjną dobroć i miłość, uciekania od prawdy o sobie oraz przerabiania siebie. Przykładowo, temat wybaczenia sobie i innym może okazać się tak trudnym i bolesnym dla nas, że unikanie go okaże się łatwiejszą ścieżką. Ale oszustwo ma zawsze krótkie nogi. Możemy wchodzić w medytacjach w wysokie wymiary duchowe i cudownie się w nich czuć, ale życie realne zawsze będzie pokazywało nam nasze nieprzerobione tematy w kolejnych trudnych sytuacjach, wyciągających na wierzch to, przed czym uciekamy. Nasz rozwój powinien być ideą samą w sobie, czystą intencją zmian w nas, tak aby w spokoju umysłu, czyli bez niskowibracyjnych emocji oraz z otwartym sercem radzić sobie w życiu codziennym, które co rusz będzie stawiało nam kolejne wyzwania. Ale najwyższy spokój w nas, z poszerzoną świadomością, widzącą sens istnienia człowieka i utrzymującą w nas światło człowieczeństwa, pozwoli przez życie przejść w szczęściu i zdrowiu. Istotne jest, aby nasz wzrost odbywał się krok po kroku, bez pomijania trudnych tematów, czyli prawdy o sobie, zaczynając od najniższych poziomów rozwoju osobowego, energetycznego, do poziomu duchowego. Na naszym kanale znajdziecie również wideoblogi oraz medytacje z poziomu energetycznego, które pomogą w zrozumieniu, jak działa świat energetyczny, którego częścią jesteśmy, i jak się w nim odnaleźć, aby siła kwantowych mechanizmów zadziałała na naszą korzyść, pozwalając nam żyć w zgodzie z samym sobą i jednak móc wpływać na swoje życie, stając się jego kreatorem, reżyserem, a nie tylko aktorem odgrywającym kolejne role w scenariuszu życia napisanego przez silniejsze jednostki. Dziękujemy, że jesteś.